Dzień dobry, witam w programie Scanner Defense 24. Moim gościem jest Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo Helicopters. Proszę powiedzieć, tak z Pana punktu widzenia, jak ta ilość śmigłowców wpływa na oferty firm, które mogą te śmigłowce oferować polskiej armii? No to jest bardzo istotne kryterium, bo w zależności od tego, ile możemy sprzedać śmigłowców, w zależności od tego układamy sobie jakiś plan przemysłowy. I myśmy wyraźnie informowali opinię publiczną, również zamawiającego, że w przypadku zwycięstwa w dwóch przetargach, gdzie dostarczalibyśmy 16 śmigłowców, postaralibyśmy się i doprowadzilibyśmy do tego, aby one były wyprodukowane w Polsce. Mimo że 16 śmigłowców to też nie jest jakaś liczba, która w rachunku przemysłowym daje łatwość przeniesienia produkcji. Natomiast jak mówimy o 4 śmigłowcach, no to zupełnie ta możliwość jest wykluczona. Jedyne co możemy zrobić i oczywiście to zrobimy jako zakład, który w Polsce produkuje śmigłowce od kilkudziesięciu lat, po prostu coraz więcej elementów śmigłowca AW101 będzie powstawało w Polsce. No i na tym tle jakakolwiek nasza konkurencja, której w Polsce nie ma w zakresie produkcji śmigłowców, nie oferuje niczego w tym względzie, zwłaszcza przy 4 śmigłowcach. Czyli zmniejszenie zamówienia do poziomu 4 albo rozkładanie większego zamówienia takiej liczby 16 na kilka części spowoduje pewne straty dla polskiego przemysłu w tym momencie, tak? Ja bym tego nie nazwał stratami, ale myślę, że nie uzyskujemy pewnych korzyści, które moglibyśmy uzyskiwać, jeżeli ten program byłby jednocześnie programem na większą ilość śmigłowców. Oczywiście z pewną nawet zazdrością patrzę na sytuację komfortu, w jakim został postawiony jeden z moich konkurentów 3 lata temu, kiedy jednorazowo chciano od nich kupić aż 50 śmigłowców. Gdyby ktoś dzisiaj od Świdnika zakontraktował 50 śmigłowców, to nasze możliwości oferowania korzyści przemysłowych no byłyby nieporównywalnie większe z tym, co mamy dzisiaj. No tak się dziś nie dzieje. No i możemy tylko nad tym boleć, ale musimy mieć też tego świadomość. Również zakres offsetu nie może być oczekiwany tak duży w przypadku małej ilości kupowanych śmigłowców. My z drugiej strony rozumiemy, że dziś mówimy o śmigłowcach specjalistycznych, ale akurat w przypadku obu postępowań i na śmigłowiec dla marynarki wojennej i na śmigłowiec dla wojsk specjalnych AW101 wydawał się absolutnym tutaj kandydatem do zwycięstwa, oczekiwanym zarówno przez wojska specjalne, jak i przez marynarzy. Naprawdę to jest śmigłowiec, który obu tym formacjom równie się podoba i aż by się prosiło, żeby kupić tych śmigłowców od razu 16. No ale nie mamy dzisiaj tej możliwości. A co ze śmigłowcami transportowymi? Tak z punktu widzenia takiego specjalisty, który zna się na śmigłowcach, proszę powiedzieć, czy taka idea kupowania jednego, znaczy stworzenia jednego programu śmigłowcowego na wszystkie potrzeby polskich sił zbrojnych, to był dobry pomysł, czy lepiej jest jak jest teraz, czyli że kupujemy partiami śmigłowce w zależności od potrzeb, na przykład dla marynarki wojennej oddzielnie, dla wojsk specjalnych oddzielnie, a później te śmigłowce transportowe, które potrzebne są w ogóle całym siłom zbrojnym? Ja krytykowałem rozwiązanie polegające na jednej platformie do wszystkiego i podtrzymuję to zdanie. Poprzedni przetarg zakładał jednak, że chcemy zastąpić funkcje, które w tej chwili nadal są wykonywane przez śmigłowce, nawet tej klasy jak Mi-2, a więc śmigłowce 4-tonowe, aż poprzez funkcje wykonywane przez śmigłowce Mi-14, czyli śmigłowce 14-tonowe. Nie ma takiej możliwości, żeby jedna platforma śmigłowcowa obsłużyła tak bardzo szerokie spektrum zadań, bo zawsze na koniec będzie tak, że żeby spełnić te najbardziej wyśrubowane wymagania, trzeba będzie zaoferować śmigłowiec duży, tak jak dzisiaj w przypadku AW101 oferujemy śmigłowiec, który jest największym śmigłowcem obecnie eksploatowanym czy produkowanym w Europie. I on w naturalny sposób nie będzie rozwiązaniem ekonomicznym do zastępowania funkcji takich, jakie wykonuje Mi-2 czy nawet Sokół. Stąd jest sensowne, żeby sobie powiedzieć, że mamy różne funkcje w różnych rodzajach sił zbrojnych, ale te funkcje są również zróżnicowane pod względem wymagań co do śmigłowca. I o ile uważam, że jedna platforma to jest utopia, o tyle z drugiej strony uważam, że jest sensowne, żeby ograniczać
ilość tych platform, tak? To znaczy, żebyśmy mieli jedną platformę dużą i tu uważam, że AW101 wspaniale się spełni w tej roli, bo może być śmigłowcem do zwalczania okrętów podwodnych, może być śmigłowcem poszukiwawczo-ratowniczym pola walki, również dla wojsk specjalnych i może być śmigłowcem też uważanym za duży śmigłowiec transportowy dla potrzeb wojsk lądowych. Ale gdzieś tam pojawia się miejsce dla średniego śmigłowca, takiego jak w naszej ofercie AW-149, albo nawet nieco mniejszy, ale bardzo sprawdzony AW-139. I tutaj też jest ogromne pole do tego, żeby taki śmigłowiec się pojawił i on może z powodzeniem realizować te funkcje tego konia roboczego z armii, a będzie znacznie tańszy zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji. Także ja podtrzymuję swoje zdanie sprzed 2-3 lat, że rozsądny podział na zróżnicowane platformy może doprowadzić do sytuacji, że ogólny koszt pozyskania tych platform będzie tańszy, będzie mniejszy niż kupno jednej dużej platformy do wszystkiego, bo ona w zdecydowanej większości swoich zastosowań będzie po prostu za droga, tak jak wybór Caracala. No właśnie, na ile, bo mówimy tutaj o potrzebach marynarki wojny głównie, bo jesteśmy na Baltimore Radar Expo, czyli właściwie wydarzeniu, które jest poświęcone głównie potrzebom sił morskich. Na ile Leonardo jest w stanie zabezpieczyć wszystkie potrzeby marynarki wojennej, jeżeli chodzi o śmigłowce? Bo chodzi głównie o śmigłowce pokładowe, bo jak wszyscy raczej wiedzą, że 101 nie nadaje się na okręty, które Polska może kupić i które Polska może zbudować, jeżeli chodzi o okręty oczywiście nawodne. Na ile Leonardo jest w stanie zabezpieczyć potrzeby w śmigłowcach pokładowych? Co byście wtedy zaoferowali, żeby było to najbardziej optymalne, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby zadań łącznikowych, jak i potrzeby zwalczania okrętów podwodnych bezpośrednio na okrętach, czyli dla śmigłowców pokładowych? Ja powiem więcej. Jestem przekonany, że Świdnik jest w stanie zabezpieczyć wszystkie potrzeby śmigłowcowe wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. I nie jest to żadne szaleństwo, dlatego że w krajach, w których są produkowane śmigłowce, udział śmigłowców producenta danego kraju w armii kraju, w którym ten producent się znajduje, przekracza zawsze 90%. Tak jest we Włoszech, gdzie ponad 90% śmigłowców, z których korzystają Włochy, jest wyprodukowanych przez Leonardo Helicopters, ale tak jest we Francji, gdzie sąsiedni konkurencyjny Airbus w ponad 90% dostarcza śmigłowce dla swojej armii. A jeżeli tego nie robi, to robi to poprzez joint venture, na przykład w postaci NH90 z Leonardo, tak? Bo NH90 jest budowany wspólnie przez jedną i przez drugą firmę, po czym jest sprzedawany i we Francji, i we Włoszech. To samo jest w Niemczech, to samo jest w Wielkiej Brytanii i to samo może być z powodzeniem w Polsce. Kiedy Świdnik nie był jeszcze częścią grupy Leonardo, miał rzeczywiście dosyć wąską ofertę, bo mieliśmy tylko śmigłowce rodziny Sokół i mieliśmy SW-4. Natomiast dzisiaj my dysponujemy całą gamą oferty od śmigłowca tak małego, jakim jest SW-4, śmigłowca niespełna dwutonowego, po śmigłowiec 15,5-tonowy, bo taka wersja też jest, AW-101. I cały ten przedział jesteśmy w stanie zagospodarować. Czyli jeżeli dzisiaj ktoś mnie pyta, chcę duży śmigłowiec, bo takie jest dzisiaj wymaganie marynarki, chcę duży śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych, bazowania nalądowego. Proszę bardzo, AW-101. Jeżeli ktoś mnie zapyta, ok, uzupełnijcie swoją ofertę o śmigłowiec bazowania pokładowego na niewielkich jednostkach, proszę bardzo, AW-159. Mamy śmigłowiec, który jest doskonale sprawdzony tutaj również wykorzystywany przez marynarkę wojenną Wielkiej Brytanii we współpracy z AW-101, a więc mamy takie rozwiązanie, gdzie ten sam producent, to samo zaplecze serwisowe, śmigłowce, które bardzo dobrze ze sobą współpracują i dobrze się znają, to samo miejsce również nabywania umiejętności czy szkolenia, w tym wypadku marynarka brytyjska. Także o cokolwiek nas się nie zapyta w tej nowej konfiguracji, to my mamy rozwiązanie. Mamy śmigłowce bojowe. Dzisiaj jest prowadzony program rozwojowy śmigłowca AW-249. Zresztą złożyliśmy taką ofertę Polsce i Polskiej Grupie Zbrojeniowej, żeby ten śmigłowiec budować razem. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że najmądrzejszym rozwiązaniem dla armii, takiej jak Armia Polska, jest korzystanie z jednego źródła śmigłowców, źródła, które znajduje się w Polsce. Tylko wtedy potrzebna jest do tego decyzja. Oczywiście. Ale ciągnąc sprawę Waszej możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb, jest potrzeba
marynarce wojennej od tworzenia ciężkich śmigłowców do zadań operacyjnych, ale poszukiwawczo-ratowniczych, czyli nie bojowych, ale sarowskich. Proszę powiedzieć, tak z punktu widzenia znowu specjalisty, czy rzeczywiście dobrą ideą jest, aby tworzyć śmigłowce Combat SeaSAR w momencie, kiedy tak naprawdę marynarce wojennej potrzebny jest naprawdę specyficzny śmigłowiec SAR? Czy to jest rozsądne, biorąc pod uwagę ciężar na przykład wyposażenia, który zawiera jeden śmigłowiec i ciężar wyposażenia, który zawiera drugi śmigłowiec? Ja mogę powiedzieć, że jest nierozsądne, żeby na jednej maszynie jednocześnie lokować wiele funkcji, a zwłaszcza funkcji tak wymagających jak zwalczanie okrętów podwodnych i Combat SAR. Ale powiem więcej, aczkolwiek nie mogę jakby ujawniać pewnych danych ze względu na postępowanie, ale powiem tyle. Nikt tego wprost nie oczekuje. Oczekiwanie jest takie, aby śmigłowiec był uniwersalny. I my mamy takie rozwiązania, w których może być w pewnej konfiguracji śmigłowcem zwalczającym okręty podwodnej, a w innej na tej samej platformie śmigłowcem w pełni poszukiwawczo-ratowniczym. Ale zwracam też uwagę, że śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych powinien mieć przynajmniej tą minimalną funkcję poszukiwawczo-ratowniczą. Dlaczego? Dlatego, że ze względów praktycznych podczas jakichkolwiek ćwiczeń, w których będzie ćwiczył funkcję zwalczania okrętów, może się przydać jego ta funkcja ratownicza, prawda? Więc zwłaszcza jeżeli mamy do dyspozycji duży śmigłowiec, jakim jest AW101, możemy to osiągnąć. Natomiast jeszcze raz mówię, nie ma sensu, żeby mieć wszystkie funkcje jednocześnie na tym samym śmigłowcu, albo jeszcze nie daj Boże na wszystkich śmigłowcach, na całej populacji śmigłowców, bo to jest po prostu drogie, zarówno w zakupie, jak potem w eksploatacji. A jakie byłoby najbardziej optymalne rozwiązanie dla przemysłu, jeżeli chodzi o zamówienie? Na przykład, czy optymalne byłoby stworzenie pewnego programu śmigłowcowego, tak jak był wcześniej, ale założenie na przykład, że owszem, najpierw kupujemy śmigłowce SAR, potem kupujemy śmigłowce ZOP, potem kupujemy śmigłowce dla wojsk specjalnych. Co byłoby dla Was najbardziej optymalne? Czy takie powiązanie, czy po prostu robienie oddzielnych kontraktów w oddzielnych postępowaniach, czy stworzenie jednego programu śmigłowcowego? Oczywiście na zasadzie takiej, że kupujemy różnego typu śmigłowce, różnego rodzaju śmigłowce. Oczywiście, że z punktu widzenia przemysłu najważniejsza jest możliwość długofalowego planowania. A z tym wiąże się sposób dokonywania zakupów. Szczerze mówiąc, nie musi to być jeden przetarg, który poprzez to będzie bardzo skomplikowany, ale musi być pewien harmonogram przetargów, pewna wizja roztoczona i konsekwentnie realizowana. Czyli jeżeli ja wiem dzisiaj, że pewne postępowanie będzie uruchomione w roku 2019, kolejne w 2020, 2022 i to jest konsekwentnie realizowane i że te postępowania mają swój harmonogram, to jest rzeczywiście, wpływa na mój komfort, ale nie komfort przemysłu tu się liczy. Tylko liczy się interes użytkownika, interes wojska. I teraz ten interes wojska wymaga tego rodzaju planowania, bo jeżeli dokonuje się decyzji ad hoc, jeżeli zmienia się często wymagania, jeżeli kupuje się na skutek tego bardzo krótkie serie, to w ostatecznym rozrachunku i tak użytkownik za to płaci zawyżoną ceną. Zawyżoną ceną, nie taką wysoką, jakby można była osiągnąć jakością serwisu, trudnością w planowaniu logistyki, trudnością w przygotowaniu szkolenia. Tak naprawdę, jeżeli nie planuje rozsądnie sam zamawiający swoich działań i jeżeli konsekwentnie ich nie realizuje, w ostatecznym rozrachunku szkodzi sam sobie. Przemysłowi utrudnia, ale sam płaci tą cenę. To warto mieć na uwadze. I co jest moim zdaniem chyba największą bolączką naszą, to, że ten proces zakupowy wydłuża się ciągle na skutek zmiany często koncepcji, nowych jakichś trendów, nowych podejść. Tymczasem czas korzystania ze śmigłowca ma ograniczone możliwości bycia w nieskończoność wydłużanym. Gdzieś tam w końcu ta maszyna dzisiaj użytkowana już się do latania nie nadaje. No i dzisiaj zderzyliśmy się z taką sytuacją chociażby w przypadku śmigłowców Kaman, gdzie zostaliśmy poinformowani o tym, że dostawca odmówił dalszego wspierania
swojego produktu. Mówię tutaj o producencie kamanów, tak, firmie amerykańskiej. To też powinno być dla nas ostrzeżenie i powinniśmy mieć to zawsze z tyłu głowy, że jeżeli kupujemy sprzęt z importu, jeżeli ten producent nie jest w granicach Polski, nie jest naszym stałym partnerem, tak jak Świdnik, to gdzieś kiedyś, nie mając tak mocno zakorzenionych interesów w Polsce, może powiedzieć: dziękuję, ja już dalej nie będę wspierał tego sprzętu. I co wtedy? Na koniec znowu użytkownik zostaje z tym problemem. Więc naprawdę najrozsądniejszym rozwiązaniem jest kupować u swojego sprawdzonego partnera i mieć tego jednego partnera na lata, i Świdnik idealnie nadaje się do takiego rozwiązania. A czy popełniamy błędy? Popełniamy błędy. Wtedy, kiedy je popełniamy, powinniśmy być za nie rozliczeni, dostać po łapach, i to się dzieje. Ale naprawdę nierozważne jest, żeby z powodu kilku naszych nawet błędów odwracać się tyłem do własnego krajowego przemysłu. To jest nieracjonalne i to jest nierozsądne i to jest kosztowne. Mam jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie, takie już na podsumowanie. Dlaczego według Pana AW101 jest najlepszym śmigłowcem dla Marynarki Wojennej? Wynika to z wymagań marynarki, o których nie mogę publicznie mówić, ale myśmy przeanalizowali te wymagania i na bazie tych zmienionych wymagań, które poznaliśmy już w ubiegłym roku, my postanowiliśmy jako jedyny z oferentów zmienić produkt. Bo ja tylko przypomnę, że w poprzednim przetargu jeden nasz konkurent występował z Caracalem, drugi konkurent występował wtedy ze śmigłowcem Black Hawk, a myśmy występowali z AW-149. Myśmy przeczytali dokładnie specyfikację i stwierdziliśmy, że dla takich wymagań, jakie ma nasze wojsko, musimy zaoferować produkt większy, o większym zasięgu, o większym udźwigu, i że to jest nasza odpowiedź. My oferujemy to, czego oczekuje klient, a nasi konkurenci oczekują to, co mają, oferują to, co mają. I to jest naprawdę zasadnicza różnica w dzisiejszym postępowaniu. Czy taka sama argumentacja była przy wyborze AW-101 dla wojsk specjalnych? Też. Dziękuję. Proszę mi wierzyć, że też. Naprawdę bardzo dokładna analiza wymagań doprowadziła nas do tego, żeby oferować właśnie AW-101. Dziękuję bardzo. Dziękuję.